Jak żyjemy, to jest nic. Ludzie nie są w stanie nic zrobić. Rozumiemy, że kryzys jest spowodowany przez światło, które się zbliża. No, jak rozwijamy coraz bardziej ten kryzys między nami, ten stan krytyczny w rodzinie, tych stosunkach między nami, no to słabości, obojętność, wszystko to przechodzi to tak, przelatuje przez palce, przepływa. Światło przechodzi, a my nie jesteśmy w stanie znajdować się w jakimś związku ze światłem. I mamy przyczynę, żeby wyjść do tych ludzi, wyjaśnić im to, dlaczego się źle czują. I to, o czym pisze Balasulam, że powinniśmy być tak jak królestwo sług. Kiedy powinniśmy dojść do tych wszystkich ludzi i wyjaśnić im, jak ma naprawić ten kryzys. A kryzys naprawiamy za pomocą tego, że się jednoczymy razem. Za pomocą tego globalnego wychowania w ten sposób się jednoczymy. I jeżeli się zjednoczymy, wtedy kryzys zniknie. Dlatego, że my przez nasze zjednoczenie zaczynamy, co zaczynamy robić? Naszym zjednoczeniem zaczynamy odkrywać światło. Zaczynamy odkrywać światło, które znajduje się wewnątrz nas, ale my, jeżeli nie jesteśmy zgodnie z nim, to czujemy coraz większą ciemność. A jak przychodzi i odkrywa się jako światło, dobro, jako coś, co buduje związek między nami, co napełnia nas, albo jedno, albo drugie. Rzecz jest bardzo prosta. Nie mamy co więcej robić. Albo się zjednoczyć i być coraz bardziej podobni do światła, i to się, które się odkryje w nas, albo się nie jednoczymy i rozwijamy się zgodnie z czasem. I to wtedy czujemy się odwrotnymi coraz bardziej. Czujemy ciemność i cierpienia. I teraz ludzkość sama w sobie nie jest w stanie zrobić niczego. Nie jest ani zrozumieć metody naprawy, ani poczuć niczego. Nie mają punktu serca. Tylko my. I tylko dlatego, że ten punkt serca, w gruncie rzeczy, jest najważniejszy. I z tego punktu, dzięki temu punktowi, mamy związek ze światłem. I teraz, co to znaczy, że my powinniśmy być tą wiążącą częścią między światłem a całą ludzkością? I nie tylko to. Jeżeli we wszystkich pokoleniach od czasów Adama Ryszana aż do naszego czasu wszystkie te pokolenia kabaliści tworzyli grupy, tylko grupy. I teraz tego nie wystarczy. Teraz już tego nie wystarczy. Budowali grupę i sama grupa była wystarczająca w swojej sile, żeby odkryć światło w środku jej. I w zależności od grupy i od czasu, w jakim czasie. Były takie czasy, kiedy Mogły być dwie grupy, czy pięć grup, czy 150, a później w wschodniej Europie były tysiące, a my doszliśmy do stanu, kiedy powinniśmy z naszych małych grup zacząć wchodzić w całą ludzkość, robić tutaj co? To, że my, ta grupa, my, nasza grupa, nie jesteśmy w stanie
otrzymać w związku ze światłem, jeżeli nie przyjmiemy, nie weźmiemy pod uwagę całej ludzkości jako całość. Dlatego, co się dzieje? Bardzo ciekawa rzecz i czujemy to już. Znajdujemy się w naszej grupie. To jesteśmy my. I mamy duże pragnienie dojść do związku ze światłem. I nie jesteśmy w stanie. I staramy się dojść do tego 5, 10, 15 lat i tak jak gdyby co, jakbyśmy boksowali w miejscu. I jeszcze troszeczkę się nauczymy tego, zrobimy czy tak. Jeżeli my jesteśmy zamknięci w grupie, jeżeli zamknięci jesteśmy w naszej grupie, to dosłownie pies, który kręci się za swoim ogonem. Nie ma efektu. Dlaczego? Dlatego, że brakuje nam pragnienia. Hisara, pragnienie. No. Problem jest w tym, że nie mamy wystarczającego pragnienia. Nie mamy tego wielkiego minusu, żebyśmy mogli dojść do światła. I nie będzie. Nie będzie. Ile byśmy nie pracowali razem, widzimy grupy, które istnieją przez wiele lat. Nic się tam nie dzieje, absolutnie nic. No co potrzebują? Potrzebują podłączyć do siebie całą ludzkość. To miliardy. Nie potrzebują podłączyć wszystkich, tylko wyjść do nich. W tym kierunku i zacząć jednoczyć ich, żeby co oni otrzymają w odpowiedzi, otrzymają w odpowiedzi ogromne pragnienie od nich. Wielkie pragnienie i to pragnienie będzie proste. Pragnienie ziemskie. Nie. Takie normalne. Ożywienie, seks, pieniądze. Pragnienia tego świata. Materialne. No, można tak nazwać materialne. Ale my. Zrobimy z tego duchowe pragnienie. Jeżeli oni chcą czegoś tam, co istnieje w naszym świecie, wtedy zamienimy to w duchowe pragnienie i zaczniemy prosić u Stwórcy duchowych rzeczy. Zaczynamy podnosić to pragnienie i prosić, daj nam światło. Daj nam zjednoczenie. I wtedy to duchowe pragnienie obudzi światło i światło zacznie wpływać na nas w odpowiedzi. I odkrywa się w nas, my przekazujemy go dla nich i wtedy to światło, które buduje wszystkie rzeczy, właśnie on wszystko, to światło buduje wszystko i nie mamy w tym świecie braku niczym.
oprócz związku między ludźmi. Wiemy to, kiedy dzięki poprawnemu związkowi możemy wszystko zbudować. Mamy wszystko, nie mamy żadnego problemu, oprócz tego, żeby porządek między nami był poprawny. No, doprowadzimy do... No, pytanie. Co jest celem stworzenia? Przyjść do stanu, żeby światło napełniło nas w takiej formie, jak w świecie nieskończoności. Dla nas jest to konieczne. Znajdujemy się w systemie, który zobowiązuje nas, żebyśmy do tego doszli. I do tego możemy dojść drogami, albo dobrą drogą, kiedy my dążymy do tego, a światło oświetla nasze kiedy nasze gotowe pragnienia, albo złą drogą, kiedy nie jesteśmy przygotowani, wtedy światło odkrywa się dla nas jako ciemność i wtedy powinniśmy się rozwijać, dlatego że uciekamy od ciemności, nie możemy cierpieć tego bólu. To jest pierwsze. A drugie, w jaki sposób my realizujemy metodę naprawy za pomocą tego, że doprowadzamy się do zgodnie ze światłem, do grupy. Nasz czas w grupie to nie wystarczy. Grupa nie ma sił, żeby osiągnąć światło. Tylko przy założeniu, kiedy grupa przyciągnie jeszcze dodatkowe pragnienie od ludzi. Dlatego każda nasza grupa znajduje się w oceanie ludzi, którzy ich otaczają, czy w Moskwie, czy w Nowym Jorku, czy... No widzimy to. I jeszcze. I wtedy... O, Haifa! No, włączając San Paulo, Los Angeles i wszystkich. No co się dzieje? Jak my jednoczymy się między sobą, nie potrzebujemy zapominać, nie możemy zapomnieć jednego, że pragnienie między nami skierowane do światła może być tylko przy założeniu, kiedy my. Wychodzimy do szerokich mas, zajmujemy się nimi, widzimy na ile im brakuje tych wszystkich rzeczy i wtedy otrzymujemy od nich ich pragnienia i z tymi pragnieniami możemy już przyjść do pragnienia wystarczającego na tyle, żeby światło zaczęło świecić. Żebyśmy byli w stanie pracować z tymi szerokimi masami, musimy się zajmować nimi po to, żebyśmy przede wszystkim doszli do światła, dlatego że my zaczniemy być tymi ludźmi, którzy są w stanie pracować ze światłem i przyciągać go do nas, a później przekazywać go światło. Dlatego zjednoczenie między nami to też nie dochodzi do formy podobnej do światła, tylko przy założeniu, jak otrzymujemy pragnienie od zewnętrznych ludzi. Jeszcze? Uczyliśmy się, o tym mówiliśmy i dużo żeśmy słyszeli o grupach kabalistów przez całą naszą historię, na ile byli wyjątkowymi, na ile wszystko było zorganizowane w poprawny sposób, znajdowali się w małych grupach i to zawsze to byli mężczyźni, tak, tylko mężczyźni. Kobiet nie było. Były pojedyncze kobiety. Kiedy ojciec mógł się uczyć ze swoją córką na Krambam, czy tam jeszcze kilka takich przykładów, czy w czasie Rabbi Akiwy można dać przykład siostry Mojżesza. Były proroczki, były kobiety, które same doszły do bardzo wysokich stopni duchowego osiągnięcia, ale to nie było przyjęte w ten sposób przez te wszystkie pokolenia, dlatego że wszyscy mężczyźni dążyli do nauki kabały, tak to było przyjęte. To, co się dzieje w naszym świecie,
jest bardzo ciekawe, już żeśmy to odkryli w czasie Lewasza, że i kobiety dążą do nauki kawały, do integralnego wykształcenia i wychowania. Znaczy mają wewnętrzne pragnienie, a ten, kto ma wewnętrzne pragnienie, dla takiego człowieka jest odkryte wszystko. I Rabasz był pierwszym, który zrobił to w takiej formie, kiedy aż do tej pory nie jestem w stanie zrozumieć, jak on to był w stanie zrobić. Wziął kobiety, wszystkich swoich uczni, żonę swoją też, jak byliśmy młodzi, ja miałem 30, 35, później 40 lat i zbudował z tych wszystkich kobiet grupę i ta grupa otrzymywała jego artykuły na temat grupy i mówili o zjednoczeniu i wszystko, czego się uczymy, uczyliśmy, można było się uczyć, zbudował takie miejsce, gdzie mogły się spotykać kobiety i patrzeć na nas w czasie lekcji i słyszeć nas w czasie lekcji. To była rewolucja po prostu. Nigdy kobiety nie były nawet się zbliżyć do tego, kto się naukę, który się uczy kabała. Zrobił to dla wszystkich naszych kobiet. I dlatego, zaczynając od niego i dalej, jest taki przełom w tym, że doszliśmy do tego nie tylko globalny kryzys, ale do globalne odkrycie dla całego i naprawy tego świata. I dlatego od tego czasu dalej kobiety. Dlaczego on to zrobił? Dlatego, że odkrył to, że zaczęły otrzymywać takie pragnienia, jak i mężczyźni. Też punkt sercu, jak mężczyźni. Widzimy to, że tak to jest. Na ile nasze kobiety są silniejsze, silnie się rozwijają, mocniejsi mężczyźni. To się dzieje, wszyscy to wiedzą. Dlatego nie ma różnicy między kobietami i mężczyznami dzisiaj w grupach. I duchowa rola mężczyzn i kobiet w rozpowszechnianiu nauki kabały, szczególnie w integralnym wykształceniu, dokładnie są równi. Nie ma tu żadnej różnicy. Z roku na rok widzimy, na ile te kierunki, zadania, wszystko coraz bardziej się zbliża, ta różnica znika. I bardzo się cieszę z tego, czym mamy więcej silnych kobiet, nasze rozpowszechnianie, nasza praca i życie naszego społeczeństwa, jesteśmy bardziej mieliśmy tutaj jeszcze jedno pytanie. Chciałbym je zadać. Jak integralne wychowanie wpływa na budowę grupy? No możemy tutaj powiedzieć, wychodząc z tego, że przechodzimy w ostatnim czasie rozpowszechniania, które przeprowadzane z tego, jak zajmujemy się w grupie, która się znajduje tu, w naszym małym kraju i wychodząc z naszej pracy w naszym nowym domu, to nagrywają i pokazują to, jaka praca przepływa w naszym domu. To się znajduje na stronie budownictwa. To się znajduje w Sivatava, w dobrym otoczeniu. Capinfo. Wiedzą o tym? Home. Kropka. Kap. Kropka info. Pięknie. Sfiwa to. Tam też można wejść. Pięknie. Możecie
zobaczyć tam, w jaki sposób pracujemy w nowym domu, co to robimy. Tam wszyscy są. Chcemy tak, żebyśmy mieli jakiś wspólny stan, gdzie wszyscy możemy być razem, możemy się zbliżyć, wymieszać. I dlatego, jeżeli jest taka możliwość, zawsze rzucamy się na to. I dlatego integralne wychowanie, kiedy wychodzimy do dużych mas, to bardzo pomaga dla nas. Do zjednoczenia grupy. Również chcemy włączyć w siebie wielkie hisarą człowieka, czuć jak cierpią, jak powinniśmy im, jak jesteśmy im, jesteśmy dłużni. I wtedy zwracamy się do Stwórcy. Tu jest Stwórca, tu jest ludzkość. A tu jest nasza grupa. A my tak jak gdyby wiążemy ich. I dlatego grupa wtedy zaczyna. Grupa ma możliwość zwrócić się do Stwórcy. Dlatego jeżeli się zwraca ze swoim Stwórcą, do Stwórcy ze swoim Pisarzem, to jestem egoistą. Jeżeli powinienem wziąć pragnienia od ludzi i przede wszystkim tutaj potem, jak już mamy grupę, zjednoczenie, zwracam się na początku do ludzkości, otrzymuję od nich Hisaron i wtedy ja przekazuję im i zwracam się z tym do Stwórcy. Mam się z czym zwrócić. Dlatego tu nie może być jednego bez drugiego. Jeżeli działam w ten sposób, to działam poprawnie. I wtedy dochodzę do tego, że Stwórca odpowiada mi, dlatego że ja nie robię tego dla siebie, tylko dla ludzkości. To jest to, co chciałem powiedzieć. Jeszcze bardzo ciekawe i w ostatnim czasie odczuwam to coraz bardziej. Uczestniczę w tym razem z wami w tych wyjściach na zewnętrzny świat. Czuję, że nasze lekcje są w innej formie i kabała już nie jest tak po prostu teoretyczną nauką oderwaną od życia i mówi o czymś znajdującym się gdzieś tam za gwiazdami. A zaczynamy odczuwać, że jest praktyczna, jest dana tutaj w naszym świecie po to, żebyśmy odkryli Stwórcę między sobą. I ten kryzys ogólnie pojawił się po to i nie przejdzie, nie minie, póki. Na ile chcą to zatuszować, dać nam narkotyki z jednej strony, a później mówić, że to wszystko się skończy. Nic się nie skończy. Kabaliści mówią, że to się skończy tylko kiedy naprawimy naszą przyrodę albo dobrą drogą, albo złą, dojdziemy do połączenia ze Stwórcą, czyli dojdziemy do celu stworzenia. My znajdujemy się tutaj w tej awangardzie. Jesteśmy tą częścią przekazującą do całej ludzkości i powinniśmy być dumni z tego, co mamy, że mamy. Musimy pracować, mamy możliwość, której nie było nigdy. Przez miliony lat naszego rozwoju we wszystkich światach. I to wszystko zaczyna się w naszym czasie i znajdujemy się dokładnie na ostrzu tej strzały, którą powinniśmy skierować do celu stworzenia. Dlatego każdy powinien być dumny z tego i odczuwać siłę do realizacji naszego wielkiego zadania. I zgodnie z tym każdy powinien wyglądać w oczach wszystkich ważnych, dlatego że Stwórca po prostu
pancetą wybrał wszystkich, każdego spośród społeczeństwa. Dlatego szanujmy się nawzajem, kochajmy się nawzajem i w naszej miłości, w miłości między nami damy miejsce dla Stwórcy, żeby się odkrył. To jest niewiele z tego, co chciałem powiedzieć. No, jeżeli są pytania, to proszę, tylko proszę je może wybrać czy przesortować. Chciałem powiedzieć, że otrzymujemy ogromną ilość pytań i staramy się wybrać pytania, które są skierowane do nowych ludzi. Było pytanie Rudolfa z Chile. Czy rozbicie klei na czwartym etapie, czy to z tych pierwszych wykresów, czy to rozbicie naprawia się, jak 99% się jednoczy całkowicie z nami? No są etapy w rozbiciu i są etapy w naprawie. Uczymy się o tych rzeczach. W szóstej i siódmej części test nauki o 10 sfirot. Uczymy się o rozbiciu, a od ósmej części uczymy się o świecie naprawnym. Wszystko to idzie etapami, naprawia się klei od lekkich części do części na początku czyste, później już bardziej zabrudzone, te bardziej delikatne. To się nazywa praojcowie, a tacy grubsi to się nazywają synowie. Powinniśmy te klei naprawić i ta naprawa dzieli się na 2000, jeszcze na 2000 i jeszcze na 2000 lat. Zaczynając od Adama Rysią, tutaj Adam. A tu zakończenie naprawy. Koniec naprawy. Wychodzi na to, że znajdujemy się teraz w 5774 roku. Znajdujemy się tutaj już na końcu, na samym końcu i wychodzi na to, że cała reszta jest naprawiona. Tylko nie wiemy tego i nie czujemy tego. Jakbyśmy to czuli, to byśmy nie mogli naprawić swojej części. Kiedy to zachodzi? No, ja to wyjaśnię w naszym stanie. Po prostu byłem wczoraj w jakimś określonym stanie. Później poczułem zlot, poczułem się bardzo dobrze, jak dobrze, podniosłem się tak wysoko, nagle spadam. Co się dzieje? To w podniesieniu, w zlocie nie czuję. Może przez te stany, może ich było dużo, ale ja czuję minus. Tak samo i my. Przeszliśmy od naprawy świata aż do tego czasu mnóstwo różnych stan. A teraz czujemy ten minus, to pragnienie, które pojawia się teraz i znajdujemy się w takim złym stanie. To jest to, co się dzieje. Nie trzeba myśleć o tym, że wszystko jest rozbite. Mamy małe kli, zostały małe naprawy, chociaż to są ciężkie naprawy, dlatego że te 2000 lat to był Aviud Shoresh. Później Aviud Alef, Bet, Imel i my znajdujemy się na czwartym poziomie Dalet. To znaczy 0, 1, 2, 3, a my znajdujemy się na czwartym, ostatnim poziomie Aviud. Dlatego Aviud jest wielki, duży, ale możemy go naprawić w odniesieniu do tego, co było wcześniej. Ale na czym polega nasz problem? To, że odczuwamy ten mały minus, w którym się znajdujemy. Każdy człowiek, jeżeli ja znajduję się dzisiaj w upadku, to wszystkie poprzednie wzloty znikają, tak jak gdyby. Czuję się tam, tak jak tam, gdzie się znajduję. Nie trzeba się martwić o to. Myślę, że czy naprawa
rozbicie się skończy, jak 99% się w pełni zjednoczy z nami? Tak, to prawda. Naprawa 99. Procent to jest to, co powinniśmy robić. Właśnie w tym czasie. Jeszcze. I Justin Zelej pyta, zgodnie z wykresami i to, co wyjaśnialiśmy, powinniśmy otrzymać pragnienie 99% i przekazać im świat, co dajemy im, żeby otrzymać pragnienie. Jak to pracuje? No, wychodzimy. Bardzo dobre pytanie, bardzo dobre pytanie. Popracujemy jeszcze nad tym. No, jeżeli my organizujemy między nimi grupę, z niej grupę. 99, tak? No powiedzmy 10, dziesiątka. Oni powinni między sobą stworzyć ciepło, taką jedność między nimi. To jest to, co chcemy. Jak najlepsze zjednoczenie, do czego powinni dojść między sobą. Uczymy ich, że w zjednoczeniu między wszystkimi są w stanie dojść do pięknego życia. Jeszcze nie dochodzą, ale już zaczynają odczuwać jakieś ciepło, jakąś miłość. Jakiś komfort. Piękne jakieś. No dobrze, to znaczy, życie jest na dużo lepsze. Otrzymałem dzisiaj różnego rodzaju klipy. I z Rosji, i z innych miejsc, z różnych miejsc. Nasi ludzie wychodzą na ulicę i tam grają, śpiewają, tańczą. My razem z nimi zaczynają tańczyć. Tysiące ludzi dążą do tego, czują, że to jest dobrze. To tego potrzebujemy. Na OCKB rozumiemy, że całe stworzenie to jest pragnienie. Co potrzebujemy? Potrzebujemy zamienić ich pragnienia z jedzenia, pieniędzy, z różnych tych zaplątań. Sami nie rozumiemy, że się zagrywa. Powinniśmy skierować ich pragnienia do zjednoczenia, że w zjednoczeniu będzie mi dobrze. Zjednoczenie. Będę się czuł dobrze. To ciepło, ten chisaron, to pragnienie podnosimy do nas i włączamy się w nie. Dlatego, że dbamy o nich, pracujemy z nimi, czujemy, że to są nasze. To ciepło, które przynosimy do naszej grupy. W naszej grupie zaczynamy osiągać, dochodzić do tego ciepła, jedności między nami. I dołączamy ich ciepło do naszego. I wtedy podnosimy to dalej do Stwórcy. No, schematycznie. Wyobrażam to tak, jak gdyby to się znajduje wewnątrz nas. Tak się podnosimy to do Stwórcy w ten sposób. I wtedy otrzymujemy odpowiedź. Dlatego, że ten chisaron, to pragnienie, które mieliśmy wcześniej, nazywa się Gogai Tainem. Ten chisaron, który otrzymaliśmy od nich, nazywa się chisaron Ahapa. I teraz podnosimy go do góry. Mamy ich chisaron i nasz chisaron. I to się nazywa. I wtedy Stwórca odpowiada, dlatego że nasz chisaron to jest chisaron, już darować chcemy z powrotem, darować im, tej grupie chcemy oddać z powrotem. Dlaczego my podnosimy ich chisaron do góry? Dlatego że chcemy w ten sposób oddać im. Wychodzi na to, że jesteśmy w środku, że cała nasza grupa jest po środku.
narysuję, napiszę tutaj w Neighborhood. Chcemy oddawać i dla Stwórcy, i dla ludzkości. Ja tutaj na środku nic nie potrzebuję. Jesteśmy Hafez Hesed. Wychodzi na to, że zrobiliśmy tutaj, zbudowaliśmy tutaj taką budowę, o których się mówi o 10 sfirot we wszystkich jego części. To jest 10 sfirot, to jest 16 części. I od pierwszej części do siódmej części mówi się o kilim i mówi się o rozbiciu. A zaczynając od ósmej części, i dalej do 16 części mówi się o naprawie. Tu jest naprawa, a tutaj rozbicie. A to jest jedna część. No w ten sposób tak się uczymy. Siódma część to rozbicie, o rozbicie. Myślę, że to jest odpowiedź na pytanie. Tutaj jest kilka podobnych pytań, od razu je zadam. Są uczniowie z Toronto, z Kolumbii, są jeszcze, żeby wyjaśnić, czy jesteśmy blisko do naprawy? Bardzo blisko. W zasadzie znajdujemy się na etapie, który praktycznie to jest właśnie tu. Właśnie na ten temat. Jak człowiek może być jeszcze większym egoistą? Jak jeszcze trudniej zobaczyć efekt, że ludzie się zmieniają, są lepsi. Jeszcze raz? Jak coś takiego może być, że teraz przed najbliższym etapem naprawy świat jest bardziej egoistyczny i ciężko uwierzyć w to, że ludzie się zmienią na lepsze. A dlaczego oni się mają zmienić na lepsze? Ich pragnienie otrzymywać się jeszcze rozwija, jeszcze nie doszli do naprawy. To jest przed naprawą. Są coraz gorsi, gorsi. No, trzeba im wyjaśnić, że bliskie do naprawy. No, jeżeli było pragnienie otrzymywać małe, to człowiek nie myślałby o niczym, oprócz tego, że daje mi coś zjeść, napić się, że miejsce, gdzie mi się mógł wyspać i tyle. Większe pragnienie to już chcę już poznać świat, zobaczyć te odległości. Jeszcze większe pragnienie to już chcę polecieć w kosmos, zobaczyć, co się znajduje w środku atomu. Jeszcze w większym pragnieniu chcę się dowiedzieć, co się dzieje ze mną, co to jest, co jest po śmierci, za tymi... No chcę się po prostu dowiedzieć to, co wchodzi w tych pięciu organach odczuwania. Chcę wyjść z tych odczuwania, jeżeli nie, na ile się rozwijamy, nasze pragnienie rośnie coraz bardziej. I w ten sposób dochodzimy do części, która część ludzi zaczyna dążyć do poznania, dlaczego, po co żyć, co się dzieje ze mną, co się dzieje ze światem, jaki jest sens życia, co się znajduje poza życiem, trzeba poznać to życie, które tym kieruje. Mają takie wewnętrzne uczucie, że jest taka siła, która kieruje, trzeba ją poznać, czyli powinienem odkryć ten świat, odkryć to jako jakąś układankę, jakoś coś tajnego. Jakąś taką skrzynkę z sekretami. Gdzie jest życie? Dlaczego życie jest dane? I tacy ludzie w naszym świecie dzisiaj w odniesieniu przez ostatnie 200 lat. No wcześniej to były pojedynczy czy filozofowie, a teraz to są miliony ludzi dochodzą do nauki kabały, nie są w stanie uspokoić się w żadnej innej metodzie.
czy za pomocą różnych tam tańców, czy religii i innych metod uspokajających. Nic nie pomaga. I przychodzą do nauki kabały. To jest rozwój pragnienia otrzymywać. Tak, to ich zmusza. I dlatego nasz świat znajduje się w największej ciemności. Dlatego czym bardziej się rozwija pragnienie otrzymywać i nie otrzymuje napełnienia, to odczuwa coraz większą ciemność. I w ten sposób przekazują nam tutaj z Nowego Jorku. Staramy się usłyszeć pytania wprost, jaki jest związek między nauką kabały i integralnym wychowaniem. I jest jeszcze pytanie od Scotta. On mówi, że w najbliższym czasie powinniśmy dojść do wszystkich, do ostatniego człowieka w integralnym wychowaniu. Możemy to skończyć w kilka godzin. To wszystko zależy od naszego wysiłku. To nie po prostu się tak mówi, że możemy przyspieszyć czas, jak ograniczając cierpienie, nawet we wzlocie. Możemy połączyć się z Nowym Jorkiem? Proszę. No proszę, Nowy Jork. Tak. Mamy mnóstwo pytań od różnych przyjaciół. Jedno z pytań, jeżeli kabała i integralne wychowanie są podobne, czy możemy używać te słowa, to po co mamy uczyć się kabalistycznych terminów, jeżeli to jest jedno i to samo? Nie widzę żadnej różnicy między kabałą i integralnym wychowaniem, tylko integralne wychowanie to jest praktyczna część, w której możemy działać, tak, żeby to przekazać dla ludzi, którzy się tym nie zajmują. Podstawy, ludzie, którzy się nie zajmują podstawami. Kiedy ja ci daję jakiś tam przybór. Czy jakieś coś elektrycznego, czy to jest lodówka, czy telewizor, czy nie uczę cię tego, jak jest zbudowane, tylko jak masz go używać, żeby się napełnić. I to jest to, co robimy. Zgodnie z tym, co możemy zrobić. Z wielką ilością ludzi. To taka jak zasada, kochaj. Ucz go według wieku, tylko to jest człowiek, który potrzebuje wychowania, dlatego integralne wychowanie, wykształcenie oddajemy w czasie, kiedy człowiek zrozumie i będzie się znajdował w grupie i zwiąże się poprawnie z wszystkimi, wtedy będzie w stanie poprawić swoje życie i ta potrzeba. Uczymy go tak, jak uczymy dzieci. Trzyletnich, czy czteroletnich, czy piętnastoletnich. Dla każdego wieku dajemy im to, co jest dla nich konieczne w takiej formie, w jakiej są w stanie to przyjąć. I ja nie rozumiem pytania. Nie powinni wiedzieć wewnętrznych rzeczy, tam światła, kilim, co się zmienia w człowieku. A ty wiesz, co się dzieje z pożywieniem, które zjadasz? Czy ty rozumiesz, co się dzieje z tą przemianą w ciele? Nawet najwięksi mędrcy nie rozumieją, jak to wszystko działa, to jak to się rozkłada w nas. Powinniśmy używać to, co jest nam dane po to, żeby rozwijać się w stronę naprawy. Ale to, co, że się rozwijamy z nimi, kierujemy się do naprawy, to co znamy w kabale. Uwierzcie mi, że dużo nie wiecie, co się dzieje z wami. Ten wpływ światła. Róbcie co powinniście robić i dlatego się
rozwijać. Ja troszeczkę więcej wiem, ale i tak wszystkiego nie znam. Trzeba zrozumieć, tak, że wszystkie te rzeczy są ograniczane w użyciu. Każdy zgodnie ze swoim poziomem. Teraz powinniśmy rozwinąć świat zgodnie z pragnieniami. Na ile oni podniosą nas do Stwórcy, to znaczy, to zawsze w każdym czasie, gdzie bym nie poszedł, powinienem wiedzieć wcześniej, że to w jakiej formie powinienem mówić z nimi. Czy powinienem mówić o kryzysie, czy o wychowaniu dzieci, czy o stosunkach w małżeństwie. Wszystko, co się znajduje w naszym życiu, to w gruncie rzeczy wymaga naprawy. Dlatego biorę ten aspekt, tą formę, od której, gdzie cierpi te określone społeczeństwo, daje im naprawę, daje metodę naprawę tego cierpienia. I w ten sposób się rozwijamy. Nie widzę tutaj żadnego problemu. Co ja staram się im wyjaśniać, co się dzieje ze światłem, kilim, parców, wreszcie matryc, tym wszystkim. Ja myślę, że i wy nawet nie wiecie dokładnie tego, żeby to wyjaśnić. No po co? Powinniśmy przybliżyć się do światła, a światło wpływa i naprawia nas. Jak powinienem przybliżyć siebie do pożywienia i zjeść? A w jaki sposób to jedzenie później będzie przyjęte i jak zamieni się w energię życiową, to już nie jest mój problem. We wszystkich naszych działaniach jest miejsce, gdzie powinniśmy dołożyć wysiłku i stworzyć związek między jednym i drugim, powiedzmy mną, i wtedy będę żył. To samo teraz powinienem przeprowadzić związek między moim pragnieniem i światłem. I wtedy będę żył w duchowości. Jeszcze jedno pytanie. Później przejdziemy do warsztatów. Pytanie jest z Florydy. Pyta, w jaki sposób możemy określić, co, że robimy to, co Pan mówił o 99%, dołączyć się do nich, przyprowadzić ich światło, nie tylko wypełniać ich wiedzą. Nie wypełniamy ich wiedzą. Bardzo przepraszam. Kiedy wychodzimy do szerokiej publiczności, zaczynamy warsztaty. Od pytania zaczynamy, tak jak widziałem na tych klipach. Bardzo ciekawe klipy z Rosji. Zaczynają tańczyć na środku ulicy, ludzie zaczynają tańczyć razem z nimi. A później pytają ludzie, no co, że się poczuli? I wszyscy czuliśmy się dobrze. A dlaczego nie wszyscy jesteśmy tak razem? Ludzie dążą do wewnątrz do tego. I to jest to, co powinniśmy zrobić. A zatem, po tym, jak oni już czują po warsztatach, czują jakieś tam ciepło, jakąś zmianę w stosunkach między nimi, wtedy zapytajcie ich, skąd się to bierze, co myślicie. I zacznijcie w ciągu warsztatów zadawać te pytania. Skąd myślicie, przychodzi to ciepło? Co się dzieje z nim? W jaki sposób możemy użyć je dla zmiany naszych stosunków, do wychowania dzieci, do naprawy stosunków małżeńskich? Możecie ich zapytać się. I nauczcie się na ich odpowiedziach, co wam odpowiadają. Nie musicie być mędrcami, tylko włączcie całą publiczność. Podłączcie ich do zjednoczenia i zapytajcie, jakie są warunki zjednoczenia, które powinno być między nami. Wszyscy są równi, czy każdy powinien zostawić miejsce dla innego, czy jest zabronione, żeby się kłócić. Sami powiedzą do tego, co trzeba zrobić, żeby to zjednoczenie. To są na tyle prawdziwe rzeczy. To nie jest jakaś sztuczna nauka, ale to nie jest sztuczna rzecz. To przychodzi od naszej przyrody. Człowieka, który jest bardziej całkowity. Uczcie się od 99%, jak w gruncie rzeczy powinniśmy z nimi pracować. Ale to, że wyjątkowo jest, to jest to, że tylko wy, kiedy wy ich zaczniecie nad nimi, z nimi działać, będziecie w stanie im przekazać światło. Tylko wy możecie być tym kanałem. Dlatego, że wszystko otrzymujemy od nieskończoności i przez cały ten łańcuch naprawionych dusz,
Wszyscy kabaliści wszystkich pokoleń przez nas, dlatego wy będziecie zawsze tymi ludźmi, którzy będą wpływać na całe szerokie masy, dlatego że bez tego nie będą w stanie nic zrobić. Może będą w stanie zbudować na jakiś tam czas dla siebie jakieś tam zjednoczenie, a później to pojawi się nienawiść i problemy. Jak komunizm, socjalizm, to nie będzie poprawnym zjednoczeniem, na ile to nie może istnieć bez światła, a światło może przyjść tylko do nich przez was. I dlatego wy powinniście być nauczycielami całej ludzkości. Nauczyć się, jak ich wprowadzać do działania. Nauczcie się tego od nich samych. I w taki sposób przejdziemy do warsztatów. Czy jest jeszcze jakieś pytanie? No to, co z ciebie kolega pyta. Jaka jest waga? Jak realizować pragnienie wielkich kabalistów? Jaka jest waga u tego pierwszego, jaką wagę ma ten pierwszy wirtualny kongres? Nie widzę go. On ta? Nie widzę go. No, tam z lewej strony siedzi, tak? Bardzo fajny chłopak. No co nam można powiedzieć? Mam dużą nadzieję, że ten kongres będzie tak, jak będzie odkryciem naszych wszystkich, naszych następnych kongresów wirtualnych, żebyśmy zbudowali wielki system, żeby nam było łatwiej odczuwać to, żeby znajdować się razem i w ten sposób się jednoczyć. Oczywiście, że będzie to raz na jakiś czas. Powinniśmy się wiązać fizycznie, ale i widzimy, że świat jest taki, że jest coraz trudniej dolatywać do różnych miejsc. Nawet ja, który się znajduję, jestem gotów, żeby przyjść do każdej grupy. To nie jest proste, że to jest. Myślę, że to jest nasza przyszłość, że w ten sposób będziemy powiązani blisko. To akurat zobowiąże nas, to nas tak podniesie do tego, żebyśmy doszli do wewnętrznego związku, że zjednoczenia serc. No, zjednoczmy się razem i bądźmy tak jak jedno serce i przejdziemy do warsztatów. I piosenkę. No, zjednoczmy się.